sobotę, 22 lutego, obchodzić będziemy Dzień Ofiar Przestępstw. Od piątku, 21 lutego, dyżurni prokuratorzy jednostek rejonowych w Suwałkach, Sejnach, Augustowie, Olecku i innych oraz prokuratury okręgowej w Suwałkach przyjmują interesantów, którzy padli ofiarą przestępczej działalności i potrzebują pomocy. Jak nas poinformował prokurator Wojciech Piktel, rzecznik Suwalskiej Prokuratury Okręgowej, osoby pokrzywdzone będą informowane o uprawnieniach, jakie przysługują ofiarom przestępstw. Spotkania z wyznaczonymi prokuratorami możliwe będą w normalnych godzinach pracy poszczególnych jednostek. Akcja potrwa do 28 lutego.